Cześć, tutaj Chris, witam w mini studio. Dzisiaj pomogę Wam się przesiąść z lustrzanki analogowej na cyfrową. Nowoczesna lustrzanka Nikona i robi naprawdę najlepsze zdjęcia na świecie. Można automatycznie, a można manualnie. W każdym razie do tej pory robiłem tym. Wolę na to nie patrzeć. Wy sobie patrzcie. To jest Zenit 12 SB. Wiecie, co oznaczają te literki? I właśnie dlatego będę robił ten. Ten ma literki FX. I ja wolę takie literki FX. Ale musiałem się dowiedzieć, jak obsługiwać taki sprzęt, ponieważ jednak trochę się różni w obsłudze. No właśnie, tutaj musimy wszystko ustawiać manualnie. Ale to nie znaczy, że tutaj nie możemy ustawiać wszystkiego manualnie. Bo możemy. No więc tak, na początek. Migawka, spust migawki, naciąg. Wiadomo, to już wszystko wiemy. Ale ta wiedza za bardzo nam się nie przyda podczas użytkowania tego Nikona. Ale są ważniejsze rzeczy, takie jak czas. Czas naświetlania. I tak jak w tym ustawialiśmy sobie tym pierścieniem, to akurat w opcji Nikona, bo chciałem mieć Nikona, więc taki, na takim będę robił, ustawiamy sobie czas na modzie M, czyli manualu, ustawiamy sobie czas naświetlania poprzez kręcenie tym fajowym kółeczkiem. I mamy dłuższy czas naświetlania, krótszy czas naświetlania i maksymalny to jest chyba 30 sekund. Nie. Maksymalny to jest taki, jak długo trzymamy. A jak długo trzymamy, to dużo mamy. Ok. To jeśli chodzi o czas naświetlania. Dalej znajduje się gorąca stopka. Więc możemy sobie podłączyć gorącą lampę błyskową. Niestety jest tak, że do bardziej zaawansowanych sprzętów, aparatów fotograficznych potrzebujemy zaawansowaną lampę błyskową i dzięki temu możemy sterować ustawieniami w lampie poprzez te styki tutaj. W analogowym aparacie niestety nie mamy takiej możliwości. Tu jest tylko wyzwolenie błysku. Jeżeli mamy jakąś lepszą lampę, to możemy sobie na niej ustawiać. Ale dzięki takim podłączeniu możemy sterować lampą z pozycji aparatu. Następna rzecz to czułość. Do tej pory używaliśmy błony światłoczułej filmu z rolki tam w środku i sobie tylko oznaczaliśmy tutaj, jaki mamy w środku film, żeby się nie pomylić. W tym sprzęcie ustawiamy sobie ISO, przytrzymując przycisk. ISO. Tutaj. I przekręcając to magiczne kółeczko, o którym tutaj kręciłem sobie wcześniej. I ustawiamy sobie czułość. To jest
To jest to. Przy automatycznym ustawieniu autofokusa, czyli ustawienie ostrości poprzez naciśnięcie spustu migawki do połowy, mamy ustawioną ostrość. W analogu musieliśmy sobie kręcić tym pierścieniem, aż widzieliśmy ostry obraz, bądź też wskaźniki na matówce nam to pokazywały. Przysłona ręcznie ustawiana. Akurat w tym obiektywie również może być ustawiona ręcznie, ponieważ tu jest taki przełącznik. O, pyk. I obracając tym pierścieniem ustawiamy sobie tą przysłonę. Ale dla ustawień automatycznych, czyli z menu aparatu, musi być ustawiona tutaj na to czerwone L. Nie wiem, czy tam będzie widać. Jest. I zablokowane w tej pozycji. Wtedy aparat rozpoznaje to ustawienie i sam może sobie korygować. Cóż więcej, lampę błyskową, bądź też lampę studyjną możemy podłączyć sobie tutaj. Przez to złączę. No i tak, zdjęcia nie zapisujemy już na błonie i nie musimy czekać z wywołaniem, bądź sami wywoływać. Efekt jest widoczny od razu, ponieważ są zapisywane na karcie pamięci. W tym złączu. Tutaj jest gniazdo na tą kartę. Wsuwamy ją, zamykamy i możemy działać. A powiedziałeś o przysłonie? A, przysłonie. A więc, jak mamy tryb manualny, żeby ustawić przysłonę, to musimy pokręcić sobie drugim kółeczkiem, tym, które znajduje się z przodu. I tyle. Oczywiście musimy zgrać czułość odpowiednią z czasem odpowiednio długim i odpowiednią przysłoną. Mamy tutaj taki wskaźniczek. O. Tak. Jak przytrzymamy, on jest tutaj. Takie kreseczki mamy tam. To zawsze widać. Jak się przyciśnie do połowy spust migawki, to pojawia się ten wskaźnik i pokazuje nam, czy zdjęcie będzie za jasne, czy będzie za ciemne. I jeżeli mamy za jasne, to możemy na przykład skrócić czas naświetlania. Jeżeli jest na środku, to znaczy, że jest takie jak chcemy. Jeżeli chcemy, żeby było naświetlone wystarczająco, odpowiednio, nie za dużo, nie za mocno. Ale to jest również zależne od pomiaru punktu światła, który jest ustawiany tutaj. To jest punktowe ustawienie. Nie wiem, widać? Punktowe, centralnie ważone i jakieś tam. Żartowałem, wiem, ale nie powiem. Sprawdźcie sobie w instrukcji. Słyszałem. Nie jestem chamem, tylko chcę, żebyście zrobili coś dla siebie. No. A tak w ogóle to dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na następne filmy. Ten film jest pierwszym filmem, więc możecie zapomnieć o nim szybko. Jeżeli coś jest do dupy, to trudno. Będziemy starać się przy kolejnej okazji jeszcze bardziej
Subskrybujcie, komentujcie, zadawajcie pytania, będziemy mogli o czymś podyskutować. Bawcie się dobrze. Trzymajcie się. Hej.